Europejska premiera sztuki Moisesa Kaufmana, projekt Laramie w reżyserii Michała Gielety. Warszawa, Teatr Dramatyczny, scena na Woli 20 września 2019 roku. Bardzo ważne przedstawienie. Ono oczywiście powinno powstać w Lesznie, ale no, nie powstało. No ale dzięki temu zyskaliśmy. Mam nadzieję, że to przedstawienie trafi do Leszna i wielu miast w Polsce, do młodzieży przede wszystkim, bo to jest oczywiście ważny temat, homofobia. Sztuka oparta jest na faktach. W 1998 roku w Stanach Zjednoczonych w mieście Laramie dwóch mężczyzn skatowało na śmierć 22-letniego studenta Matthew Shepharda. Powodem ataku był homoseksualizm Matthew. Przez 2 lata Moises Kaufman i jego 9-osobowa grupa Tectonic Theater Project przeprowadzali wywiady z mieszkańcami Laramie. Na ich podstawie powstała sztuka, projekt Laramie. Sztuka niesie ze sobą uniwersalne wartości. To, co wydarzyło się w Laramie, mogło zdarzyć się wszędzie, bo każdy ma swoje Laramie. To jest tekst Moisesa Kaufmana, który jest uznany za jeden z najlepszych, z najważniejszych, najlepszych tekstów ostatnich 2 dekad, więc myśmy się porwali na dobrą, znakomitą literaturę. Pomysł był taki, żeby to zrobić oryginalnie w Lesznie u Beaty i wydawało mi się, że to jest właśnie temat, który w Polsce zaczynał buzować i nawet w Państwa pięknym mieście widziałem graffiti, z których jakaś ciemność w nich była komunikowana i wtedy przyszedł do mnie pomysł, jak szedłem dosłownie z hotelu, gdzie mnie teatr postawił do Państwa, do budynku, zobaczyłem jakieś takie bardzo złe graffiti i pomyślałem sobie, jak to jest, że w takim pięknym, zachodnio wyglądającym, czystym mieście są jednak ludzie, którzy mają jakąś nienawiść do kogoś z jakiegoś tam względu. I wtedy zaproponowałem Beacie ten tekst. No oczywiście sprawy się potoczyły tak, jak się potoczyły, a w momencie, kiedy tutaj już kamienie poleciały w ludzi, znaczy nie tutaj w Warszawie, ale w innych miejscach, to zadzwoniłem do Beaty i powiedziałem, musimy to robić. Zamysł tego tekstu powstał jeszcze w Lesznie. Myśmy z Michałem Gieletą rok temu postanowili, że postaramy się o licencję do tego tekstu. No i rzeczywiście trwało to trochę. Właściwie w momencie, kiedy mnie wyrzucono z teatru, sprawa musiała się zamknąć, ale mi się tak ten tekst podobał, że stwierdziłam, że jednak trzeba znaleźć sposób na to, żeby stworzyć taki teatr, który będzie mówił o ważnych rzeczach, a jednocześnie te spektakle nie będą jakoś specjalnie dydaktyczne, że one będą dla młodych ludzi. Młodzi ludzie są zachwyceni, więc ja się bardzo, bardzo z tego cieszę, że im się to podoba. Czytając sztukę z reżyserem Michaelem Gieletą, zastanawialiśmy się, jak my do tego musimy podejść. No i każdego obarczył 8 postaciami. Ludźmi z miasta, ludźmi, którzy obserwują sytuację. No i staraliśmy się to oddać. No, udało się, chyba się udało. Publiczność dziękowała owacjami na stojąco twórcom spektaklu projekt Laramie w reżyserii Michała Gielety. Na to wszystko zapracował cały zespół. Fantastyczne, zresztą ludzi, których znam wiele, wiele lat, ale których też poznałem przy tym projekcie. Szczególnie młodzież, która dołączyła do naszej fundacji, do Fety. No i udało się. Ważny temat o nienawiści, o tym, co się dzieje i czemu trzeba powiedzieć stop. To bardzo trudny spektakl, też dla osób zaangażowanych tak od środka w jego realizację, ponieważ on dotyka naprawdę bardzo głębokich emocji i prawd, które czają się na naszym świecie. Mnie bardzo emocjonalnie dotykało za każdym razem takie myślenie, że to wszystko, czego byliśmy świadkami na scenie dzisiaj, miało faktycznie miejsce. Wszystkie słowa wypowiedziane w tym spektaklu są autentycznymi słowami wypowiedzianymi przez bohaterów tego spektaklu. Dobrze się pracowało przy tym spektaklu, szczególnie dlatego, że reżyser wiedział, czego chce. I tak naprawdę czasami moja funkcja była po prostu zobaczyć z tej drugiej strony, być tym trzecim okiem i powiedzieć o niektórych swoich
wątpliwościach, czy na odwrót zaakceptować to, co on zaproponował. Bardzo dużo było w jego wyobraźni, więc czasami to była tylko kwestia tego, żeby jeszcze indywidualnie porozmawiać z niektórymi aktorami, żeby móc odróżniać te postacie. Jakieś takie detale, smaczki, gesty. Czasami to też jest taka obserwacja, bo aktorzy też proponują i potrzebują takiego feedbacku, żeby powiedzieć, że to było dobre, a że to jest podobne do tamtego, więc to jest naprawdę taka przygoda i przyjemność. Ja uważam, że dla mnie to jest wielki zaszczyt i taki prezent, że mogę być akurat przy tym spektaklu, że to jest związane z otwarciem fundacji FETA, teatru, ruchu, więc mi się wydaje, że to po prostu takie błogosławienie na początek sezonu. Pomagałem jak mogłem przy produkcji tego spektaklu, czy reżyserowi, czy Beacie Kawce, producentce tego spektaklu. Robiłem co mogłem, żeby troszeczkę ich odciążyć. Cieszę się, że moja praca się przydała. Miałem swój niewielki wkład w warstwę wizualną tego spektaklu i cieszę się, że ona też tak bardzo fajnie i znacząco działa. Jest bardzo wymowna, bo jest po prostu prosta. Jeżeli ten spektakl komukolwiek poprawi warunki jego lub jej godność, z którą nosi własną osobowość, jak również pomoże osobom spojrzeć może z innej perspektywy na koncept inności, to cały ten nasz wysiłek będzie, uznam, za warty. Wiedziałam, że to po prostu będzie super spektakl. Po pierwsze z tego powodu, że porusza tak ważny temat. Temat, że po prostu nie lubimy, nienawidzimy ludzi, którzy są w jakiś sposób inni, a tak naprawdę oni są tacy sami, tylko po prostu mają inną orientację seksualną, inne poglądy, czy religijne, czy polityczne, obojętnie jakie. Dla mnie ten spektakl był o tyle ważny, że w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej Polsce, no za chwilę to może być duży problem. Jak oglądamy tą całą rzeczywistość, przekazy medialne, czytamy w gazetach różne artykuły, no ja zauważam, że to staje się problemem. Czytając o reżyserze, już wiedziałam, że to będzie duże wow, że tak się wyrażę. Natomiast gra aktorska, po pierwsze zobaczyłam znowu na scenie aktorów, których znamy z Leszna, którzy kiedyś byli nasi, a teraz są w Warszawie. Na mnie duże wrażenie zrobił, jak zawsze, Karol Wróblewski. Po prostu to jest osoba, to jest człowiek urodzony do bycia aktorem. Głos, a ta scena, kiedy mówił to oświadczenie ojca Matthew, który został zamordowany, zrobiło na mnie duże wrażenie. W tym spektaklu na początku ta społeczność jest zamknięta, ta społeczność jest wroga, ale jednak to ta kropelka potem w trakcie trwania historii jednak jest część tej społeczności, która gdzieś zrozumiała i to, że to, co się wydarzyło, jest ważne dla tego miasta, że ta hipokryzja jest czasem niepotrzebna. I myślę sobie, że ten spektakl przynajmniej na tym etapie spełnił swoje zadanie, że gdzieś trafił do młodych ludzi, co mnie bardzo cieszy. Europejska premiera projektu Laramie powstała dzięki koprodukcji Teatru Dramatycznego w Warszawie oraz Fundacji Edukacji Teatralnej i Artystycznej kierowanej przez Beatę Kawkę. Kochani widzowie, jestem ogromnie wzruszona, ponieważ pojawiło się dzisiaj na naszej premierze naszego teatru, który tworzy były zespół artystyczny Teatru Miejskiego w Lesznie. Ciągle jesteśmy razem, stworzyliśmy Fundację FETA, stworzyliśmy spektakl projekt Laramie, gramy go w Warszawie. Jestem poruszona, że tak dużo widzów z Leszna przyjechało. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Zapraszam Was bardzo serdecznie do Teatru Dramatycznego w Warszawie, ale mam nadzieję też, że niedaleko Leszna będziemy już bardzo, bardzo niedługo, bo mamy zaproszenia na Wielkopolskę. Być może nie będzie dla Was to trudność, żeby przyjechać kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów. Bardzo Was zapraszam, pamiętam o Was. Wspominam mój czas w Lesznie jako jeden z najpiękniejszych, jeśli chodzi o widzów. Pozdrawiam serdecznie.